Ustroń ma jeden z największych budżetów w powiecie cieszyńskim pod względem dochodów. Opiewają one na kwotę ponad 59 milionów 800 tysięcy złotych. Za dużymi dochodami idzie również niemały deficyt, jednak władze miasta nie obawiają się go. To nie jest taki deficyt w klasycznym tego słowa znaczeniu. To jest po prostu różnica pomiędzy dochodami a wydatkami. Natomiast ona jest zbilansowana oczywiście w kredytach i pożyczkach, które mamy zamiar zaciągnąć. Stały poziom zadłużenia miasta jest na tyle niski, że umożliwia tutaj bezpieczną spłatę, ale również jakby bieżące obciążenie spłatami jest też stosunkowo niewielkie i to wszystko mieści się w dolnej granicy, można powiedzieć, wskaźników, które są określane w ustawach okołobudżetowych i ustawach o finansach publicznych. W tegorocznym budżecie radni zaplanowali gruntowną modernizację stadionu KS Kuźnia. Prace rozpoczęły się już w zeszłym roku, kiedy to zrobiono odwodnienie. W tym roku chcemy już zabrać się za jakby część właściwą, czyli modernizację głównej płyty. Zadanie planowane jest na kilka lat. Ze starych jakby rozdań z 713 no nie dostaniemy tych pieniędzy, natomiast musimy rozpocząć z własnych, żeby móc starać się jakby o nowe środki czy nowe dofinansowanie. I na ten rok zaplanowane jest tak jakby pierwsza pula, 1 000 000 zł, natomiast on będzie się wiązało już z rozpoczęciem prac na głównej płycie stadionu. Przetarg zweryfikuje ostateczną kwotę, zakres i jakby no, harmonogram wydatków i prac tam nad tą inwestycją. Nie zakładamy jakiejś takiej, powiedzmy, znaczącej zmiany przede wszystkim funkcji ani jakby obiektów, które tam się znajdują. Czyli powstanie nowa płyta trawiasta, naturalna, z bieżnią, powstaną trybuny i powstanie obiekt gospodarczy zaplecze. To jakby w pierwszej etapie, w drugim boiska sztucznej nawierzchni treningowe. No i trzeci etap to jest jakby cała komunikacja, czyli parkingi te istniejące już i nowe przed stadionem Kuźni. No i cała komunikacja obsługująca właśnie te parkingi i cały docelowo obiekt. Powstanie również nowy produkt turystyczny Ustronia, czyli strefa sportu i rekreacji w Parku Kościuszki w rejonie bulwarów nadwiślańskich. Zadanie będzie kosztować ponad 2 miliony złotych. Ale zdecydowana większość tej kwoty pochodzi ze środków Unii Europejskiej. Ten projekt przez 2 lata chyba, tak można powiedzieć, przeleżał w poczekalni. Otrzymaliśmy z tego uzupełniającego rozdania. W związku z tym te wydatki obejmują zarówno jakby doposażenie w elementy takie sportowo-rekreacyjne, czyli różnego rodzaju urządzenia sportowo-rekreacyjne, plus wybudowanie boisk do siatkówki, do koszykówki, stanowisk takie z koszami, ścieżki rekreacyjne, doświetlenie tego terenu i okolic. Nawet w tym zaplanowane jest również doświetlenie i częściowa jakby tutaj poprawa estetyki mostu wiszącego na Wiśle. I myślę, że uda się nam stworzyć takie przedłużenie tego terenu sportowo-rekreacyjnego od, prawda, kortów w kierunku właśnie południowym między bulwarami a torami jakby kolejowymi. I teren taki był do tej pory, powiedzmy, naturalny, niezagospodarowany. W części to był zagospodarowany. Chcemy, żeby tam powstała taka, no powiedzmy, z dobrego gatunku i na dobrym poziomie przestrzeń rekreacyjno-sportowa. Radni zadbają też w tym roku o dzielnicę Jaszowiec, aby turystom milej się w niej wypoczywało. Tu już od 2 lat też staramy się te pieniądze przeznaczać. Chciałbym, żeby przestało funkcjonować nieaktualne hasło, że dzielnica zapomniana. Od 2 lat, można powiedzieć, czy od 3, dość spore pieniądze na tą dzielnicę są przeznaczane. Myślę, że można powiedzieć wręcz, że największe, jeśli chodzi o takie, bo nie ma do innych dzielnic tak ukierunkowanych pieniędzy. W ubiegłym roku został zakończony jeden z etapów modernizacji, rewitalizacji ścieżki wzdłuż Potoka Jaszowieckiego. I chcemy dalej jakby w tym kierunku iść, żeby te tereny rekreacyjno-sportowe tam uatrakcyjniać, stwarzać coś nowego, a tym samym zachęcać, czy podnosić jakby atrakcyjność tej dzielnicy. Ale w budżecie pomyślano nie tylko o turystach. Ustroń od lat konsekwentnie tworzy kolejne miejsca, w których mieszkańcy mogą uprawiać sport. Boisko powstanie przy szkole podstawowej numer 3. Od 2 lat właściwie, od 3 można już powiedzieć, realizujemy taki program budowy czy uzupełniania, powiedzmy, infrastruktury szkolnej o tą infrastrukturę sportową, czyli boiska przy każdej szkole. Chcielibyśmy, żeby
każda szkoła miała nowoczesne boisko wielofunkcyjne. To jest jakby alternatywa dla Orlików, prawda? Wybudowaliśmy już przy szkole numer 2, w ubiegłym roku przy szkole numer 1. Wcześniej powstało boisko do koszykówki przy bibliotece, prawda, w okolicach rynku. No i teraz jakby czwarte boisko to boisko przy szkole podstawowej numer 3. Modernizacji wymagają również budynki szkół w Ustroniu. Do tej pory gruntowny remont przeszły szkoła podstawowa i gimnazjum numer 1 oraz 2, a także szkoła podstawowa numer 3. Na swoją kolej doczekały się dwie ostatnie w mieście podstawówki, numer 5 i 6. Zostały nam dwie szkoły podstawowe, w których już w ubiegłym roku również część prac w postaci wymiany okien termomodernizacyjnych rozpoczęła się. A w tym roku chcemy to już kontynuować, starając się równocześnie o środki tutaj też z funduszy unijnych, z nowego rozdania 14-20. Jeszcze zakładamy, że nie uda się pozyskać większych pieniędzy fizycznie z Unii, ale będziemy jakby swój etap dalszy realizować, jednocześnie czekając na, składając wniosek i czekając na już większe pieniądze, mam nadzieję, w przyszłym roku, które umożliwią kompleksowe zamknięcie tych dwóch tematów. Termomodernizacja w wymiarze bardzo podobnym jak w poprzednich szkołach, czyli wymiana, docieplenie dachu, wymiana okien, wymiana czy docieplenie elewacji i wymiana instalacji wewnętrznych, instalacji centralnego ogrzewania i wody, ciepłej wody. Taki gruntowny remont, można powiedzieć, obiektu w zakresie termomodernizacyjnym. Kończy się również realizacja sztandarowej drogowej inwestycji, mianowicie przebudowa skrzyżowania w Nierodzimiu. Część miejska została, można powiedzieć, fizycznie prawie że zakończona. No, myśmy zaplanowali jeszcze parę, niewielką kwotę na wydatki, jeśli by coś okazało się jeszcze tam do wykonania na wiosnę czy po zrealizowaniu już jakby tej inwestycji przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Rzeczywiście w ubiegłym roku zapłaciliśmy tą największą naszą, prawda, kwotę ponad 1 000 000 zł, która jakby była zapłatą za część gminną i udziałem w części wojewódzkiej, tej, która już jest zrealizowana. Mamy nadzieję, zresztą nic nie wskazuje na to, żeby tu mogły nastąpić jakieś przeszkody czy opóźnienia, że w tym roku zgodnie z planem marszałek ze swojej części wywiąże się, no i powstanie jakby gotowy, zamknięty, nowy, przebudowany, bezpieczny układ komunikacyjny. To była, można powiedzieć, taka największa przebudowa drogowa w ostatnich latach w mieście. Oczywiście oprócz tego cieszy nas też to, że jakby kontynuujemy z powiatem współpracę w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć w mieście i tu takimi przedsięwzięciami jakby są dwa tematy zaplanowane. To jest przebudowa ulicy Partyzantów w Ustroniu na odcinku od ulicy 3 Maja do ulicy Myśliwskiej. No i chcielibyśmy, jeśli uda się wygospodarować środki finansowe, rozpocząć budowę chodnika wzdłuż ulicy Cieszyńskiej na przedłużeniu tam od Tesco właściwie w kierunku granicy z Goleszowem, gdzie nie ma w ogóle pobocza i droga jest bardzo niebezpieczna. I to jakby cieszy podwójnie, bo od lat tutaj z powiatem udaje się nam wspólnie realizować pewne przedsięwzięcia. One służą zarówno mieszkańcom miasta, jak i innym mieszkańcom, także tam, gdzie to dotyczy dróg powiatowych. I tu warta podkreślenia jest ta współpraca i jakby wkład też miasta w corocznie, aby ten komfort drogowy, jazdy, korzystania z dróg powiatowych w naszym mieście poprawiać. Budżet Ustronia przewiduje pomoc finansową dla powiatu cieszyńskiego z przeznaczeniem na modernizację ulic Partyzantów i Cieszyńskiej. Powiat zostanie wsparty kwotą 600 000 zł. Hanna Blokerz-Bacza, portal OX.pl.